Chcesz poznać odpowiedzi? Znajdziesz je na Dolnym Śląsku. Pytaj, odkrywaj, podróżuj bezpiecznie. listopada, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. A na początek powracamy jeszcze do ubiegłotygodniowych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich uczczono je okolicznościowym apelem. Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości przebiegły w całym kraju przy pogodnej aurze i w pogodnych nastrojach. Tak też było w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, gdzie w przeddzień święta zorganizowano okolicznościowy apel, w trakcie którego między innymi przypomniano te wszystkie fakty, które najpierw doprowadziły do rozbiorów Polski, a potem umożliwiły jej odrodzenie się. O tym trzeba pamiętać, bo o naszych korzeniach, o naszych patriotach, o naszych dziadkach, którzy oddawali życie, przelewali krew za naszą wolność. Po prostu trzeba pamiętać, bo naród, który nie pamięta o historii, nie ma po prostu przyszłości. My o tym tutaj wiemy, więc to jest jedna z tych wielu uroczystości patriotycznych, które organizujemy w Zespole Szkół. W apelu przygotowanym przez nauczycieli i uczniów szkoły wzięła udział szkolna społeczność oraz zaproszeni goście. Szkoła posiada klasy mundurowe. Cały apel odbył się zatem z wykorzystaniem rytuałów służb mundurowych. Panie dyrektorze, uczeń Jakub Struś melduje Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Łubeckiej w Rakowicach Wielkich, gotową do uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Rozkaz. Szkoła, baczność! Poczet flagowy prowadzić! Rozpoczynając apel, dyrektor szkoły nawiązał do niepodległościowych polskich tradycji, które związane są z chrześcijaństwem, które od 966 roku stanowi o polskości ziem, na których mieszkamy. Ale tym, co niegdyś, ale i teraz decyduje o niepodległości Polski, jest codzienny patriotyzm jej obywateli. W tej szkole, nie tylko ja, ale wielu nauczycieli, staramy się was właśnie wychować w duchu patriotycznym. W duchu pamięci o czynach naszych bohaterów. Bo tu macie napis, z tyłu za mną jest napis, który bardzo wyraźnie mówi o tym, że jeżeli nie będziemy pamiętać o naszej historii, to narodu praktycznie nie będzie. Tym, co na co dzień będzie też przypominać społeczności szkolnej o patriotyzmie, będzie odsłonięta w trakcie apelu tablica z napisem „Wdzięczni za wolną i suwerenną ojczyznę”. Polski patriotyzm to między innymi przywiązanie do ziemi w tym gospodarczym, rolniczym znaczeniu. Szkoła prowadzi między innymi profil rolniczy, dlatego do programu apelu włączono podpisanie umowy o współpracy firmy Osadkowski-Cebulski z Legnicy z klasami rolniczymi. Chciałbym zachęcić młodzież tutaj, was wszystkich, znaczy tutaj także, z czego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ tych klas stricte rolniczych jest coraz mniej. Nie wiemy właściwie dlaczego, ponieważ tego typu firmy są nam bardzo, bardzo potrzebni młodzi ludzie, którzy kochają ziemię, którzy kochają polskie rolnictwo i zachęcamy was, żebyście kontynuowali to przywiązanie do polskości, do ziemi. W imieniu zarządu powiatu lwóweckiego głos zabrał naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej. Niepodległość. Niepodległość to ta niosąca na sztandarach nieodzowne hasło wolności, tak często wskazywane przez pana dyrektora chwilę wcześniej. Ta wolność to państwo, ojczyzna, bezpieczne terytorium, nasze prawa. Ta wolność to naród. Naród, jednostka, człowiek,
tak naprawdę my sami. Wolność to prawo do bycia sobą, bycia szczęśliwym, prawo do godności. Wolność to wreszcie możliwość podejmowania decyzji bez przymusu. Do uczniów zwróciła się również przedstawicielka Związku Sybiraków, która opowiedziała o historii swojej rodziny. Jej przodkowie bezpośrednio bowiem brali udział w działaniach, które doprowadziły do niepodległości Polski. Jestem tutaj jako przedstawicielka koła Związku Sybiraków w Lwówku Śląskim, ale jestem również wnuczką legionisty. Mój dziadek nazywał się Felix Zawisza. Walczył o tą niepodległą Polskę w legionach Piłsudskiego. Bardzo wiele opowiadał o swoich przeżyciach. Był kilkakrotnie ranny, później odznaczony osobiście przez marszałka Piłsudskiego orderem Krzyżem Studi Military i Krzyżem Walecznych. Uczniowie i nauczyciele przygotowali inscenizację, której kolejne scenki obrazowały historię najpierw popadania Polski w niedolę kolejnych rozbiorów, a na koniec zrywu wolnościowego, którego kulminacją było wywalczenie niepodległości w 1918 roku. Zapraszam teraz Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. W konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przedstawiono aktualną sytuację epidemiologiczną w regionie i plany na najbliższą przyszłość. Obecnie na Dolnym Śląsku wyznaczonych zostało 1203 łóżek dla pacjentów covidowych. Pod koniec tygodnia zajętych było 674 z nich. W tym tygodniu planowane jest natomiast uruchomienie szpitala tymczasowego przy ulicy Rakietowej we Wrocławiu. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prezentują procedurę informowania w wypadkach zdarzenia o charakterze terrorystycznym z udziałem sprawcy uzbrojonego w broń palną. Wiadomości na ten temat dostępne są na witrynie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl. W dniu Narodowego Święta Niepodległości przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. W uroczystości wziął udział komendant powiatowy Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze zmiany służbowej. Nowogrodzieccy policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca województwa lubuskiego, który na terenie Świętoszowa kradł z samochodów katalizatory. Mężczyzna miał już na swoim koncie kradzieże. Grozić mu teraz będzie kara więzienia do 10 lat. 27 listopada odbędzie się konferencja z okazji obchodów 18 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 7 ogólnopolskiego święta Rad Działalności Pożytku Publicznego. Konferencja odbędzie się w Warszawie w formie hybrydowej i skierowana jest nie tylko do członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, ale do wszystkich osób zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 13 listopada ponad 50 ochotników przekroczyło bramę 162 Batalionu Lekkiej Piechoty 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Głogowie. Żołnierzom zostały wydane przedmioty umundurowania i wyposażenia. Zostali również przeszkoleni z zakresu znajomości broni. Pod koniec pierwszego dnia zostali wyposażeni w karabinki GROT i z tymi karabinkami będą się szkolić podczas całego poligonu.
porównanie wyglądu smogowych płuc sprzed 2 tygodni, gdy stanęły na bolsackim rynku, z tym, jak wyglądały w miniony piątek, gdy zostały stamtąd zabrane, nie pozostawia wątpliwości, że powietrze w mieście nie jest najczystsze. 2 tygodnie temu na bolsackim rynku stanęły smogowe płuca, czyli instalacja, która wędruje po polskich miastach w ramach Polskiego Alarmu Smogowego, czyli obywatelskiego ruchu inicjatyw, których celem jest działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w kraju. Wtedy były jeszcze białe, w miniony piątek takie już nie były. Troszkę się ten kolor płuc zmienił. Mieliśmy piękne, białe, nieskazitelne. Po 2 tygodniach kolor jest, jak widać. Co to oznacza? Mimo stosunkowo dobrej i ciepłej pogody jeszcze w tym okresie, mieliśmy już sporo przekroczeń. Te normy dobowe, które tutaj Państwo widzą, 50 mikrogramów, bywały przekroczone nawet 2-krotnie. Instalacja w naoczny sposób pokazuje więc, jakim powietrzem na co dzień oddychamy. Efekt edukacyjny, który legł u podstaw tego projektu, zostaje więc w ten sposób osiągnięty w spektakularny sposób. Jego realizatorzy starają się jednak uspokoić bolesławian. Nie mają się Państwo czym wstydzić, bo naprawdę bywały miasta, gdzie te płuca były dosłownie czarne. Teraz mają taki odcień szarawo, mocno szarawy, ale chodzi nam o coś innego. To ma uwrażliwiać, ma pokazać, czym oddychamy przez ten okres, co się dzieje z naszymi płucami, jak potrafią być zanieczyszczane różnymi związkami, szczególnie tutaj pyłowymi. Najważniejsze jest bowiem uświadomienie sobie tego, że mamy wpływ na to, jak dużo takich zanieczyszczeń pojawia się w powietrzu. I pole do popisu stoi tu przed każdym, bo to nie tylko stare, nieekologiczne kotły, które trzeba wymieniać, ale też to, czy optymalnie użytkuje się i te ekologiczne kotły. Jest też sprawa tego, jak często i czy zawsze potrzebnie poruszamy się samochodami, czy korzystamy z komunikacji miejskiej i wiele podobnych kwestii, z którymi mamy do czynienia na co dzień. W aplikacji Syngeo, która jest zamontowana tutaj też na budynku ratusza nawet, te parametry mogą Państwo śledzić i stosować się do wskazań, tak? One też pokazują kolorystycznie i informacjami, prawda, jaki jest stan powietrza, czy jest dobry, bardzo dobry, umiarkowany, zły. No to po prostu kierujemy się też wskazaniami norm odpowiednich. Zatem wyjazd mobilnych płuc smogowych nie kończy możliwości śledzenia tego, z jakim powietrzem mamy na co dzień do czynienia w Bolesławcu. Po prognozie pogody dla Bolesławca na wtorek zapraszam Państwa do obejrzenia archiwalnego programu z cyklu Rozmowa Tygodnia. Będzie to rozmowa z 2015 roku z członkami zespołu TRES, czyli Mirkiem Kucem i Sławkiem Ziemniakiem. Polecam obejrzenie tej rozmowy. Ja natomiast dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będą 4 stopnie Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie najwyżej do 7 stopni. Wilgotność powietrza niemal 100% w nocy i 95% w dzień. Zachmurzenie będzie bardzo duże, a w nocy i potem wieczorem mgły.
Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali. Wiatr będzie słaby do 5 km na godzinę. Wiał będzie ze zmieniających się kierunków.